14 grudnia w gminie Sitkówka Nowiny została powołana Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jest to organ opiniodawczo-doradczy, który ma służyć poznawaniu potrzeb lokalnej społeczności, jej integracji, a także prowadzenia ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i krokiem w jego stronę. Jest przestrzenią nie tylko dialogu, ale przede wszystkim współdecydowania o ważnych dla administracji samorządowej i organizacji pozarządowych sprawach wynikających z potrzeb, problemów i wyzwań danej wspólnoty samorządowej. Władze gminy Sitkówka Nowiny, powołując do życia Radę Pożytku Publicznego, chciały, żeby głos społeczeństwa był słyszalny, a wszelkie inicjatywy i pomysły miały odzwierciedlenie w realnych działaniach. Panie Wójcie, dzisiaj pierwsze spotkanie Rady Pożytku Publicznego. Skąd pomysł i co ma na celu ta rada? Dzisiaj spotkaliśmy się po raz pierwszy. Została powołana zarządzeniem wójta gminy, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego będzie przestrzenią nie tylko dialogu, ale również współdecydowania o ważnych tutaj dla organizacji pozarządowych, jak również samorządu gminy Sitkówka Nowiny, spraw związanych z problemami, wyzwaniami oraz potrzebami organizacji pozarządowych. Chcemy wspierać organizacje pozarządowe, traktować je jako partnera. Na ostatniej sesji Rady Gminy został również przyjęty program współpracy z organizacjami pozarządowymi, gdzie zostały zabezpieczone środki w kwocie 210 tysięcy złotych. Pod koniec roku, kiedy będzie uchwalany budżet, te środki znajdą się również w projekcie uchwały budżetowej. I po nowym roku będziemy chcieli ogłosić konkurs otwarty ofert dla organizacji pozarządowych, ponieważ chcemy zlecać realizację zadań organizacjom pozarządowym, które tutaj mają najlepszy kontakt wśród swoich wspólnot lokalnych, wiedzą, jakie zadania realizować i jakie inicjatywy. Jak podkreśla zastępca wójta gminy Sitkówka Nowiny Łukasz Barwinek, pomysłodawca powołania do życia Gminnej Rady Pożytku Publicznego, rada jest bardzo potrzebnym głosem społeczeństwa. Będziemy partnerami w zakresie tutaj realizacji wspólnych zadań, bo tak jak już powiedziałem, no, organizacje pozarządowe działają na rzecz swoich środowisk, wiedzą, jakie są potrzeby, z jakimi borykają się problemami i wyzwaniami, dlatego chcemy tutaj zlecać zadania i wspierać organizacje, a tym samym mieszkańców, ponieważ to mieszkańcy tworzą te organizacje pozarządowe. Gminna Rada Pożytku Publicznego została powołana zarządzeniem wójta gminy Sitkówka Nowiny. Jej przewodniczącym został Marcin Kulewski, prezes Stowarzyszenia Centrum Doradztwa. Pierwszy w historii Rady przewodniczący został wybrany w głosowaniu jawnym podczas pierwszego posiedzenia. Nazywam się Marcin Kulewski, jestem prezesem Stowarzyszenia Centrum Doradztwa i zostałem właśnie wybrany nowym, pierwszym przewodniczącym Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Sitkówce Nowiny. Koledzy, koleżanki powierzyli mi to zadanie, mam mandat zaufania, wydaje mi się dość mocny, także mam nadzieję, że nie zawiodę ich pokładanego we mnie zaufania. Mam kilka pomysłów, co chciałbym zrobić już na pierwszym, jakby to powiedzieć, pierwszym posiedzeniu i w jaką stronę chciałbym, żeby się ta rada rozwijała. Chcielibyśmy też z pomocy tych mikroprzedsiębiorców. W chwili obecnej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej chcielibyśmy pozyskać środki na wsparcie rodzin, działań na rzecz oświaty, działania na rzecz kultury. Tych działań w przyszłym roku będzie bardzo dużo w związku z nową perspektywą unijną, która, można powiedzieć, teraz już w bardzo mocny sposób wchodzi. I jest to tak naprawdę ogromna szansa, żebyśmy skorzystali z tych środków. Gminna Rada Pożytku Publicznego liczy 10 członków. W jej skład wchodzą przedstawiciele sektora pozarządowego i administracji publicznej.